Z tej strony Rafkar. W dzisiejszym odcinku na temat komputera do WOTA chcę Wam pokazać kartę na PCI Express, taką fajną, jakąś Gigabyte'a kupiłem, ponieważ często spotykamy się z problemem takim, że mamy lagi, że mamy kiepski ping, a czasami po prostu, nie, znaczy spowodowane jest tym to często, że nie możemy mieć po prostu po kabelku internetu, a że nie mamy po kabelku internetu, to musimy mieć po antence. I teraz antenki, ok, fajnie, tylko są różne rodzaje antenek i różne rodzaje internetu. I teraz tak, uwaga techniczna, jeśli macie zamiar grać, no ja wiem, że tutaj jest taki symbol 802.11ac, to jest taki w miarę nowy standard i jest szybki i tu powinno być wszystko ok. I powiem Wam w ten sposób, ja miałem do tej pory N tutaj na końcu, było ok, ale czasami jeżeli pojawiły się jakieś dodatkowe odbiorniki Wi-Fi na routerze, to było kiepsko, były jakieś lagi i tak dalej, Netflixy i inne dziwne rzeczy, więc rada jest po prostu taka, kupić dobry router, taki właśnie tutaj z symbolem 11AC, do tego kartę ja tutaj kupiłem wewnętrzną, skusiłem się dlatego, że ma bardzo dobre opinie, to jest raz, a dwa, ma też Bluetootha 5.0 niby w środku. Mamy pudełeczko, w pudełeczku znajduje się taka karta, ja tego jeszcze nie otwierałem, nie sprawdzałem, nie. Mamy kabel do podłączenia Bluetootha bodajże i mamy tą kartę, która nie jest jakaś taka super duża, mamy antenę zewnętrzną, tutaj jakieś jeszcze podstawka jest do tego, oczywiście jakaś instrukcja obsługi. Wszystko wyląduje tutaj w tej skrzynce na tej sraczkowatej płycie głównej 450 Apro. Tak, nie wiem kto taki brązowy kolor w ogóle wymyślił, w ogóle mi tutaj nie pasuje, musiałbym to zmienić na czarne, bo mam tak, czarnego Be Quiet'a, tutaj mam pamięci czarne, no karta jest co prawda biała, no ale tutaj dużo rzeczy jest czarnych. Ten brązowy tak jakoś średnio pasuje. Dobra, to jest mojego marzenia. Karta. Jak wygląda ta karta i czy trudno się ją będzie tutaj wrzucało. O, karta jest fajny, czarny tutaj taki. Kolorek jest fajny, czarny. O, taka niespodzianka. Ta karta jest tutaj zamontowana w ten sposób, że można tutaj ją odpiąć i wpiąć ją do laptopa. A ci to dopiero normalnie, hej. Kurka wodna. Dobra, słuchajcie. Gigabyte czarny o symbolu GCWB1733D1. Tutaj mam jeszcze jakiś złącze USB. Muszę zajrzeć do instrukcji. Zamontuję tą kartę i podejrzewam, że World of Tanks będzie mi śmigał jak ta lala. Chociaż ostatnio nie grałem. To dużo. Pozdrowienia dla Michała. Spoko, ja ją wrzucę gdzieś tutaj. Tak mi się wydaje, że gdzieś ten środkowy tutaj, żeby jak albo jak najdalej od... Tutaj mam coś wpięte, kurczę. Jak najdalej, żeby ona była od karty graficznej, żeby tutaj był dobry przepływ powietrza, ta obudowa ma jeden minus, ona nie ma u góry tutaj, powinna być taka jeszcze kratka wentylacyjna, ale ona niestety nie ma kratki wentylacyjnej, więc w środku jest taki 8 rdzeni i to się potrafi troszeczkę się zgrzać potrafi, jak na przykład streamowałem ostatnio, grałem, to miałem 95 stopni. A to tak nie za bardzo, żeby na procesorze było 95 stopni, więc poczyniłem pewne zakupy. Wymieniłem tutaj wiatrak na Arctic, jeden z przodu, znaczy tak, jeden z tyłu, jeden z przodu. I tutaj są jeszcze Be Quiet 2 do tego, więc w sumie mam 4 wiatraczki, żeby tą budę schłodzić. Dobra, słuchajcie, ja się biorę za montaż. Mam nadzieję, że wszystko przebiegnie zgodnie z planem i wszystko będzie chodzić jak ta lala.
żebym mógł pograć. Poza tym postanowiłem, że chyba sobie sprawię jeszcze IWA 2. Symulator teraz jest w promocji na Steamie, bodajże za 44 zł on kosztuje, tylko musiałbym skądś skombinować joystick. To będzie fajne. Dobra, dzięki za oglądanie, dzięki za to, że słuchacie tych moich tutaj wywodów dziwnych. Proszę, czasami są interesujące, czasami są mniej interesujące, ale jakby coś, to mielibyście jakieś problemy właśnie z komputerem, z ustawieniami pod WOT-em, z klatkarzem i tak dalej, możecie śmiało pisać w komentarzach, postaram się pomóc. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku technicznym.